Witamy w kolejnym odcinku Akademii Margo. Dzisiaj z nami jest przedstawiciel producenta NSK, Jakub Janiszewski. Witam Cześć. Cię, Kuba. A porozmawiamy dzisiaj o łożyskach superprecyzyjnych uszczelnionych. Zacznijmy od tego, co to jest w ogóle łożysko superprecyzyjne. Łożyska superprecyzyjne to łożyska wykorzystywane w aplikacjach, w których wymagane są bardzo duże prędkości obrotowe, niskie drgania oraz duża dokładność obrotu. Jakie typy łożysk występują w wykonaniu superprecyzyjnym? Łożyska kulkowe skośne, łożyska kulkowe skośne wzdłużne oraz łożyska wałeczkowe jedno- i dwurzędowe. A w jakich aplikacjach możemy spotkać się z takimi łożyskami? To wrzeciona obrabiarek, pracujące w przemyśle stalowym, drzewnym oraz obrabiające inne materiały. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy obsłudze łożysk superprecyzyjnych? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na czystość stołu warsztatowego, zaaplikowanie odpowiedniego smaru, odpowiedniej dawce, jak również poprawne zmontowanie pakietu łożyskowego, jak i przeprowadzenie poprawnej procedury docierania. Brzmi to dość skomplikowanie. Powiedz, czy jest jakiś sposób, żeby sobie ułatwić obsługę takich łożysk? Jeśli chodzi o smarowanie i czystość, możemy ułatwić to zadanie sobie poprzez zastosowanie łożysk precyzyjnych uszczelnionych. W ten sposób mamy zabezpieczenie łożyska przed zanieczyszczeniami, które znalazłyby się w miejscu przygotowania, jak również mamy już zastosowane smarowanie przez producenta w odpowiedniej dawce i w odpowiedni sposób zaaplikowane. Oczywiście. A czy są jakieś dodatkowe korzyści płynące ze stosowania łożysk superprecyzyjnych uszczelnionych? Tak, podczas pracy łożysko, wnętrze łożyska w zasadzie, nie jest narażone na działanie chłodziwa, które mogłyby wypłukać smar, jak również na zanieczyszczenia opiłkami czy też obrabianym materiałem. Mówimy o łożyskach uszczelnionych. Uszczelnienie, wiadomo, z jednej strony chroni łożysko przed wnikaniem zanieczyszczeń czy też wyciekaniem smaru, ale może powodować ograniczenie maksymalnych obrotów łożyska. Jak jest w przypadku łożysk superprecyzyjnych uszczelnionych? W przypadku tych łożysk uszczelki są bezkontaktowe, a więc nie ograniczają prędkości obrotowej. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do stosowania łożysk uszczelnionych? No, nie możemy ich zastosować we wszelkich wrzecionach, w których mamy smarowanie olejowe bądź też smarowanie mgłą olejową. Gdzie możemy znaleźć informacje na temat łożysk superprecyzyjnych uszczelnionych? Możemy znaleźć je w przewodniku doboru i montażu łożysk wrzecion obrabiarek, a link do tego katalogu znajdziecie poniżej w opisie. Dziękuję za rozmowę, Kuba. Dobrze wiedzieć, że istnieją łożyska superprecyzyjne uszczelnione. Państwa zachęcam do subskrypcji kanału Margo24 oraz do oglądania kolejnych odcinków Akademii Margo.